Interwał to odległość między dwoma dźwiękami. W zależności od współbrzmienia wyróżniamy konsonanse, czyli interwały zgodnie brzmiące, oraz dysonanse, interwały niezgodnie brzmiące. Konsonanse dzielą się na doskonałe i niedoskonałe. Do doskonałych należą wszystkie interwały czyste, czyli pryma, kwarta, kwinta, oktawa. Do niedoskonałych należą natomiast tercje i seksty, zarówno małe, jak i wielkie. Do dysonansów zalicza się sekundy i septymy, małe i wielkie, oraz wszystkie interwały zmniejszone i zwiększone. O budowaniu poszczególnych interwałów opowiem w kolejnych filmach.